Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Mr. Kokos Flya. To jest oczywiście Battlefield 1 i najnowsza mapa Upadek Kolosa w trybie podboju i komentarz dogrywany, filmik, w którym generalnie znajdziecie porady odnośnie tego, jak się zachować na polu walki oraz omówienie właśnie tej mapy oraz nowej broni, czyli kuszy z garłaczem. Na początku widzicie wszelkie wyposażenie mojego żołnierza wsparcia, bo właśnie tą klasą postanowiłem tutaj sobie zagrać, głównie ze względu na broń Bennett Mercy. Chciałem zobaczyć, jak ona się będzie sprawowała, ponieważ jest to broń klasy wsparcia, która jest dedykowana raczej długim i średnim dystansom. No, sami zresztą zobaczycie, jak będę nią tutaj grał. Natomiast zanim przejdziemy do rzeczy, chciałbym powiedzieć wam o konkursie, w którym będziecie mogli wygrać Battlefield 1 edycję Ultimate, czyli edycję, która zawiera nie tylko samego BF1, nie tylko grę, ale również premium, dzięki któremu będziecie mieli dostęp do wszystkich DLC, do wszystkich dodatków, jakie wyjdą, i będziecie mieli do nich dostęp również jeden tydzień wcześniej niż posiadacze wersji podstawowych, także jest z pewnością o co walczyć. Filmik, na którym wyjaśniam wszystko, będziecie mieli link do niego podany w opisie tej produkcji, którą w tej chwili oglądacie. No, zresztą jest to film poprzedni bezpośrednio w stosunku do tego właśnie. I tutaj na początku trochę postanowiłem pojeździć samochodem, ale zdeczka się to nie udało, ponieważ na początku było mi trudno strasznie wyjechać z jednego punktu, potem było mi trudno wyjechać właśnie z tego punktu, na którym w tej chwili się znajduję, i lekko zdenerwowany takim złym początkiem tego gameplayu porzuciłem auto i chciałem po prostu przebiec na piechotę. No, gdyby to był czołg, to mury nie stanowiłyby żadnego problemu, no ale jako że jest to zwykłe auto, no to się tutaj trochę zamotałem. Także słuchajcie, Upadek Kolosa. Oryginalna nazwa angielska Giant's Fall. Zresztą wydaje mi się, że przetłumaczona bardzo fajnie, nadająca epickości tej właśnie mapie. Jest ona naprawdę sporych rozmiarów, chociaż wydaje mi się, że nie są to rozmiary największe. Chyba Pustynia Synajska to jest taki numer jeden w mojej opinii, jeżeli chodzi o wielkość i rozległość przestrzeń, na którym przyjdzie nam toczyć bój na polu walki. Mapka generalnie zawiera 6 punktów, a największa akcja dzieje się na punktach C i D, czyli na tych punktach, które znajdują się pod rozbitym ogromnym sterowcem, który dominuje pole walki, widać go praktycznie zewsząd. Bardzo fajna sprawa i również tutaj taka epickość jest zawarta nie tylko w tej nazwie, ale właśnie przez duży rozbity sterowiec, który świetnie wygląda moim zdaniem. Także myślę, że tutaj się Dajsiaki postarały, jeżeli chodzi o wygląd tej mapki. I jej otwartość jest doskonała do tego, żeby ćwiczyć sobie strzelanie snajperskie, żeby pozbijać mnóstwo fragów samolotem. Ja osobiście nie preferuję tego typu rozległych obszarów bitewnych. Bardziej jarają mnie tutaj walki w CQB, dlatego uważam nadal, że Amiens jest jak dotąd najlepszą mapą podstawową i to się nie zmieni, ponieważ kolejne mapki, które będą wychodzić, no to już będą po prostu mapy DLC. No i żadnych już podstawowych nie będzie, no chyba że DICE postanowi zrobić coś takiego jak w Battlefieldzie 4, czyli odświeży niektóre mapy z poprzednich części, albo gracze też będą mogli przygotować swoje własne mapki, jakaś społeczność, i będą one po prostu do pobrania, żeby sobie w nie spokojnie pomykać. No ale przed nami popykać, ale przed nami jeszcze sporo kontentu, który trzeba będzie ściągnąć, kontentu płatnego, no chyba że będziecie mieli premium, które możecie wygrać wraz z grą w moim konkursie. Także jeżeli chodzi o tą mapkę, to by było generalnie na tyle. Ja szczerze mówiąc
tej chwili za nią niezbyt przepadam, ale być może mi się odmieni. Jestem ciekaw waszych wrażeń z tego wszystkiego, z walk toczonych na tak rozległym terenie. Na pewno jest to Sniper Fest, chociaż z drugiej strony aż takiej olbrzymiej ilości snajperów nie widzę. No, na tych punktach C i D da się jednak powalczyć piechotą na bliższe odległości. Oraz na punktach peryferyjnych, gdzie są zabudowania. Natomiast puszowanie z punktu D na E albo z punktu D na B jest jedną wielką zadrą w tyłku, ponieważ snajperzy, ponieważ pojazdy, ponieważ samoloty, które mogą naprawdę się tutaj obłowić, jeżeli chodzi o ilość zabitych. Jeżeli chodzi o broń, jaka została wprowadzona wraz z tą mapką, czyli kusza z garłaczem, ona oczywiście wam daje dodatkowy fire power, czyli moc ognia, moc zniszczenia i zabijania swoich przeciwników. Natomiast na pewno ja jeszcze muszę się nauczyć jej używać. Mianowicie ona wystrzeliwuje granaty odłamkowe albo granaty uderzeniowe. Co do tego nie jestem za bardzo w tej chwili pewien. W każdym razie pole rażenia dla wersji przystosowanej do walki z piechotą jest dosyć małe i dlatego ta kusza bardziej nadaje się na takie mapy jak Amiens albo Las Argoński, a nie na upadek Kolosa, który jest mapą zbyt rozległą. Także jeżeli na mapie Amiens będziecie sobie pykać, to nie zapomnijcie wziąć na żołnierzu wsparcia, bo tylko na tej klasie możemy mieć kuszę z garłaczem, wziąć właśnie tej nowej broni i ewentualnie sobie elegancko czyścić budynki. Zresztą jeszcze muszę nad tym pomyśleć, ale wydaje mi się, że jednak generalnie ta kusza jest przede wszystkim dedykowana graczom, którzy średnio potrafią rzucać granatami na jakieś większe odległości. To przede wszystkim. Ona zajmuje jeden slot, który na przykład może zajmować inny gadżet, na przykład dajmy na to narzędzie naprawcze. Jeżeli akurat spotkacie wrogi opuszczony czołg albo czołg, który jest opuszczony przez waszego ziomka z drużyny i dzięki narzędziu naprawczemu będziecie go mogli sobie naprawiać od środka, tak jakbyście odrodzili się klasą czołgisty, co jest naprawdę bardzo fajne. Rzadko, bo rzadko się to zdarza, ale jeżeli jesteście akurat na otwartej mapie, to z pewnością będzie to bardziej przydatne niż po prostu kusza z garłaczem. Taka jest generalnie moja opinia w tym temacie. Mimo wszystko cieszę się, że DICE wprowadziło nową mapkę. Jestem ciekaw, czy oni ją stworzyli wraz z oryginalnym contentem i po prostu otrzymaliśmy coś, co mogło zostać zawarte w podstawowej wersji gry już na wstępie, ale postanowiono, że jeżeli damy ją graczom w późniejszym terminie, to będą nam wdzięczni za to, że coś im dajemy. Czy jednak ta mapka została już stworzona po tym, jak cały Battlefield 1 był mniej więcej ogarnięty i sobie pomyśleli, o, stworzyliśmy ją zbyt późno, żeby dodawać do początkowego kontentu, więc dodamy ją później. No jakkolwiek by nie było, całkiem przyjemnie się na niej gra, nie tylko snajperem. Także wybrałem sobie, jak już tutaj mówiłem, karabin, lekki karabin maszynowy Bennett Mercy, który jest przystosowany szczególnie do gry na dalszym dystansie, ale szczerze wam powiem, że nie za bardzo jestem zadowolony z efektywności, jaką daje ta broń. Bo teoretycznie tak, ona ma dosyć mały rozrzut, ona ma dosyć duże obrażenia na dystans przekraczający zasięg efektywny, bo o ile dobrze sobie przypominam, jest to 19 punktów, podczas gdy inne bronie żołnierza wsparcia, no niektóre inne bronie żołnierza wsparcia mają niższą tą wartość i generalnie jest właśnie dedykowana walkom na długi dystans, ale mimo to nadal MG15NA wydaje mi się tutaj po prostu lepszym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli macie na przykład kiepski dzień i celność jest nie za bardzo taka, jaką byście sobie tutaj chcieli ogarnąć. Jak sami widzicie, są tutaj takie, nie wiem jak to nazwać, powiedzmy gondole, które normalnie na behemocie, czyli na sterowcu, który dostajemy, kiedy nasza drużyna na przykład przegrywa, są do tego behemota podczepione, a tutaj są rozbite na tych gondolach, zamontowane są ciężkie karabiny maszynowe, których można dosiąść i sobie z nich strzelać, czego za bardzo nie radzę robić, albowiem no, snajperów jest tutaj całkiem sporo.
To, czego jeszcze zapomniałem dodać, to fakt, że dla strony przegrywającej na upadku kolosa jest dostarczany pociąg pancerny, żeby trochę wyrównać tą ilość 150 tiketów w plecy, bo wtedy właśnie możemy grać tym pojazdem specjalnym, kiedy przeciwnicy mają na przykład przewagę 150 tiketów, no to możemy wejść sobie do pociągu pancernego albo sterowca, który lata nad głowami, albo na przykład do dreadnota. Tutaj ten pociąg bardzo szybko jest generalnie zdejmowany, tak? To jest właściwość właśnie tych otwartych map, że praktycznie każdy szturmowiec, który porusza się na polu walki, jest w stanie ściągnąć, wystrzelić ze swojej rusznicy przeciwpancernej ten pocisk na dalszą odległość i ten pociąg może dosyć szybko zostać usunięty z pola walki. Gdyby było tutaj więcej jakichś takich dolin, gdzie można by było sobie wjechać i się lekko, powiedzmy, skampić i ostrzeliwać z potężnego moździerza zamontowanego na pokładzie tego pociągu, to być może byłoby trochę lepiej, ale z powodu właśnie takiej otwartej przestrzeni, no to ten pociąg dosyć szybko pada. I tutaj w tej chwili znajdujemy się na wzgórzu, który jest taką strefą martwą. Martwą ze względu na ilość, ogromną ilość żołnierzy klasy zwiadowcy. Niesamowicie jest trudne podejście na punkt E. Jeżeli nie ma czołgu, jeżeli nie jesteście w stanie przypuszować wraz z pojazdem pancernym, który odwraca dosyć skutecznie uwagę wroga, wtedy porywanie się na ten punkt samą piechotą jest zajęciem karkołomnym i może po prostu dostarczyć wam kilku śmierci. Ja tutaj starałem się jakoś przejść bardzo naokoło, ale niestety skończyła się mapka, także czuję się tutaj lekko zamknięty, szukam jakiejś innej drogi dotarcia. Jeżeli jest otwarta przestrzeń, to starajcie się poruszać między, po pierwsze, lejami po bombach, bo one stanowią skuteczną zaporę przeciwko snajperom. Po drugie, starajcie się poruszać przez pagórki i wzgórki, które na takiej otwartej przestrzeni, jak sami widzicie, również się znajdują. Jeżeli jesteście ostrzeliwani przez snajpera, koniecznie pamiętajcie, z jakiej strony oberwaliście, bo jest tego typu wskaźnik, możecie się dosyć łatwo zorientować i schrońcie się po prostu za jakąś przeszkodą, tak jak na przykład tutaj upadłem obok gościa, który ma przy sobie apteczkę, obok medyka, ponieważ czułem, że jakiś snajper po prostu do mnie strzela. Znowu ten upadek, znowu leczenie. W ten sposób należy grać, ponieważ jeżeli oberwiecie od snajpera, będziecie na niskiej ilości życia, nieważne w sumie, gdzie was trafi generalnie, no to poruszając się i raszując na takiej otwartej przestrzeni jest praktycznie pewne, że wasz przeciwnik trafi was po raz drugi, już wtedy po prostu zgon na miejscu. No i staram się wykorzystywać tą zaletę strzelania efektywności na dalsze dystanse przy pomocy Bennett Mercy, ale najlepiej jest jednak wbiec do budynku, tam gdzie jest bezpiecznie, schować się, trochę odpocząć, rzucić sobie amunicję. No tutaj na szczęście jakiś ziomek z drużyny mnie akurat uratował przed tym gościem, który gra z shotgunem. Ja trochę za bardzo nie rozumiem osób, które grają z shotgunami, na przykład model 10A, na tak bardzo otwartych mapach, ponieważ jest to według mnie, no, mimo wszystko samobójstwo. Shotguny nadają się na mapki typu Amiens, typu Las Argoński, gdzie są te przestrzenie bardziej takie zamknięte, gdzie jest walka CQB, a nie na takie bardzo otwarte mapy. No ale co kto lubi, być może jeżeli jesteście doświadczonymi graczami na shotgunach, to i na tego typu mapkach jesteście w stanie ugrać coś więcej. Zresztą model 10A jest naprawdę dobrym shotgunem, który jest w stanie zbić oponenta do 0 HP na dalsze odległości, ale trzeba mieć po prostu farta. Jeszcze raz powtórzę, że shotguny w tej grze są randomowe i znowu tutaj snajper do mnie strzelał.
gra pokazała mi, na chudzie pokazało mi, z której strony pada ten ogień i postanowiłem schronić się za wzgórzem, małym, bo małym, ale skutecznie kryjącym przed ostrzałem wrogich snajperów, zregenerować sobie życie do setki i dopiero wtedy ruszyć na przeciwnika, wziąć udział ewentualnie w walce. No tutaj nic mnie nie kosztuje strzanie w ten sposób, chociaż dobre oko, dobry snajper z dobrym okiem byłby mnie w stanie zdjąć, ale widzimy, że również są obok nas nasi własni snajperzy, którzy raczej nie pozwolą na to, żeby inni snajperzy mnie ewentualnie dorwali, no ale na nich tak na dobrą sprawę nie ma co liczyć, musicie polegać na sobie, na własnym zmyśle taktycznym i na własnych odczuciach. To jest najważniejsze i to przychodzi wraz z doświadczeniem w Battlefield 1, także jeżeli na początku wam nie idzie, nic się nie martwcie, tylko po prostu musicie grać z głową. Gry tego typu jak Counter-Strike, Global Offensive albo Rainbow Six Siege pomagają w tym, żebyście zwracali uwagę na własne otoczenie, na to, co się wokół was dzieje i żebyście grali po prostu bardziej taktycznie. O, tutaj ostrzeliwuję snajperów z pozycji otwartej, może paść jakiś strzał w głowę, no ale przy moich własnych ziomków jest tutaj wiele. Starajcie się nie puszować samych punktów. Zawsze bądźcie w asyście członków własnego zespołu lub własnej drużyny, ponieważ wtedy stanowicie cel jeden z wielu. Tak, wiem, to jest zasłanianie się innymi, ale to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli przeciwnik ma odwróconą uwagę, to jeżeli na przykład zacznie strzelać do waszego człowieka, do waszego towarzysza broni z drużyny bądź też zespołu, to wy w tym samym czasie możecie go zabić na przykład szybciej, celując mu w głowę, tak? Także ocalicie życie nie tylko swoje, ale również jego. Więc pamiętajcie o tym, żeby sami nie puszować punktów, bo to jest generalnie samobójstwo. No i znajdujemy się w tej chwili na punkcie F. Ja generalnie nie lubię podchodzić na tego typu punkty peryferyjne. Dlaczego? Ponieważ jak już wcześniej mówiłem, na tej mapie strona przegrywająca ma do dyspozycji pociąg pancerny, który zresztą został już aktywowany w prawym dolnym rogu obok tak zwanego kill feedu, gdzie pokazuje, kto kogo zabił. Po lewej stronie widzicie ikonkę pociągu pancernego oraz takie czerwone kółko, które będzie się zmniejszało, które będzie schodziło. Znaczy to, że pociąg pancerny aktualnie ma na przykład około 90% wytrzymałości i trochę jeszcze czasu minie i trochę pocisków jeszcze minie, zanim zdołamy go tutaj rozwalić. Nie lubię podchodzić na te punkty peryferyjne, ponieważ pociąg z łatwością może tutaj podjechać, ostrzelać was. Jeżeli znajdujecie się w grupie, to ostrzał z działa artyleryjskiego tego pociągu, no takiego dużego moździerza, może was po prostu zabić. Także no, są sytuacje, w którym poruszanie się w grupie jest dobre, a są takie sytuacje, w których poruszanie się w grupie jest dosyć kiepskim rozwiązaniem. Jeżeli przeciwnik ma właśnie behemoty oraz inne tego typu zabawki, jeżeli przeciwnik gra bardzo intensywnie bombowcami, to poruszanie się w grupie po otwartym terenie jest generalnie bardzo złym pomysłem, chyba że no, jesteście oddaleni od członków swojego zespołu o dobre kilkanaście metrów, to wtedy ewentualny ostrzał was nie będzie w stanie dosięgnąć. No i tutaj robię błąd, przed którym was właśnie przestrzegałem, czyli sam wybieram się tutaj na punkt D, chociaż z drugiej strony widzę, że jednak tutaj są ziomkowie z mojego teamu. Okej, dobra, to jeszcze akurat nie to miejsce, gdzie się sam wybieram na punkt, ale takie miejsce niebawem będzie, także staram się tutaj chodzić z drużyną, staram się poruszać jak najbardziej w grupie, bo to jest niezwykle istotne. Zresztą jeżeli nawet padniecie podczas, dajmy na to, przejmowania punktu, a wobec to prawdopodobnie wokół was są medycy, którzy będą was w stanie zreanimować. Albo na przykład jak mieliśmy przed chwilą tutaj taką sytuację, członkowie waszego zespołu, towarzysze broni, przed chwilą obronili mnie przed pewną śmiercią z rąk nieprzyjaciela. Także to jest taka zaleta poruszania się w grupie. Zresztą Battlefield 1, Battlefield 3, 4, każda gra z serii Battlefield jest grą nastawioną na współpracę, na kooperację. Jeżeli jesteście żołnierzem wsparcia, rzucacie amunicję. Jeżeli jesteście medykiem, rzucacie apteczki. Jeżeli jesteście zwiadowcą, rzucacie flarę sygnalizacyjną
I wreszcie, jeżeli jesteście szturmowcem, dla swojej drużyny walczycie z pojazdami. I chodzi o to, żeby się właśnie w tej kupie trzymać. Tutaj starałem się wsiąść do pojazdu pancernego, ale niestety nie zdążyłem i ktoś mnie sprzątnął z całkiem sporej odległości. Bar dalekiego zasięgu, niezłe rozwiązanie. Generalnie bar jest bardzo dobrym karabinem dla klasy wsparcia, ale posiada naprawdę mało pestek w magazynku. Bardzo często trzeba go przeładowywać i raczej nadaje się na takie, powiedzmy, mniej więcej solo granie niż granie drużynowe, gdzie szturmujecie jakiś punkt oblegany przez dużą ilość nieprzyjaciół, bo wtedy ta potrzeba częstego przeładowania sprawia, że nie jesteście tak efektywni na polu walki, tak? Wraz z zaczęciem przeładowania, wraz z wyczerpaniem się pestek w magazynku tracicie zdolność bojową i na pewien czas, na kilka sekund, 2-3 sekundy, w zależności od prędkości przeładowania waszej broni, jesteście kompletnie uziemieni i praktycznie nieprzydatni. Oczywiście możecie wyciągnąć pistolet, możecie rzucać granaty, czyli pewna zdolność bojowa jest utrzymana, ale mimo wszystko nie jest to broń główna i... Tak, więc warto zastanowić się raczej nad brońmi, które posiadają dużą ilość pocisków w magazynku. No i tutaj jest właśnie to miejsce, gdzie tak za bardzo nie wiem, co zrobić. Jestem blisko punktu D. Przed chwilą strzelał do mnie snajper, więc decyduję się na karkołomny szturm przez otwartą przestrzeń. Czuję już, że uwaga przeciwnika zwrócona jest z pewnością na punkt C, który jest aktualnie atakowany przez członków mojego zespołu. No i postanawiam podchodzić, co nie zakończy się dla mnie dobrze. Po pierwsze, trzeba zwracać uwagi na odgłosy. Przed chwilą słyszałem jakieś kroki. Tutaj w Battlefield 1 ta lokalizacja głosowa jest całkiem nieźle zrobiona i z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie usłyszeć przeciwnika, który się niedaleko porusza, ale w tej chwili zlokalizował mnie już snajper, bo padały strzały. Jestem generalnie w głębokiej dupie, ponieważ prawdopodobnie również przeciwnik mnie oznaczył, czyli pojawiam się na minimapie, mam taką czerwoną ikonkę nad swoją głową, na że jestem jedyną osobą, która ten punkt szturmuje, to cała uwaga przeciwnika, dwóch, trzech żołnierzy przeciwnika skupia się właśnie na mnie i bardzo szybko możemy paść na otwartym terenie, bo jeżeli jesteście w zabudowaniach, to szansa, że zginiecie w ogóle albo szybko, jest dosyć mała, ponieważ zawsze możecie się gdzieś ukryć, zawsze możecie się przykampić. Jeżeli posiadacie szybkostrzelną broń, to praktycznie przeciwnik nie ma szans. Można zagrywać zaskoczenia. Jeżeli natomiast jesteście na praktycznie otwartym terenie, to jednak to oznaczenie jest generalnie wyrokiem śmierci na was wydanym. Dlatego wy wydawajcie wyroki śmierci i oznaczajcie swoich własnych przeciwników, tak żeby członkowie waszej drużyny, waszego zespołu mogli się nimi zająć. Więc to, co postanowiłem zrobić, to znowu tutaj przypuszować z moją drużyną, trzymać się ich blisko, rzucać im skrzynki amunicyjne w celu oczywiście pozyskania jak największej ilości punktów i oczywiście cały czas jesteśmy świadomi tego, co dzieje się w naszym otoczeniu. Jesteśmy świadomi tego, ilu wrogów i gdzie konkretnie są oznaczeni na mapie, na minimapie, bo jeżeli przeciwnik jest oznaczony, to pokazuje się nam na minimapie. I teraz, jak możecie zaobserwować, takie, powiedzmy, rąby, które są niewypełnione, są takie puste rąby, to znaczy, że przeciwnik znajduje się na innym, powiedzmy, poziomie niż my, a pełne rąby to znaczy, że znajduje się na tym samym. I tutaj przed chwilą podbiegłem do takiego pełnego rąbu, który znajdował się niedaleko mnie, no ale przeciwnik już padł. Także ta świadomość minimapy, świadomość własnego otoczenia jest naprawdę niezwykle tutaj ważna. I tego znowu możecie się nauczyć w takich grach jak CSGO, możecie się nauczyć w takich grach jak Rainbow Six Siege. Ja serdecznie polecam ogrywanie kilku tytułów, a nie tylko jednego, no z tego względu, że z każdego z nich możecie się czegoś nauczyć. I oczywiście każdy FPS również zagrywa się nieco inaczej, ale mimo wszystko FPS-y posiadają pewne wspólne cechy, które akurat tutaj nie będę wymieniał. Także nie fokusujcie się wyłącznie na jednej grze, ale grajcie w różne. No i widzimy naszego człowieka, który strzela z CKM-u na gondoli i został rozwalony prawdopodobnie albo przez moździerz, albo przez to działo na wrogim pociągu pancernym. I znowu w kółko. W tej chwili będziemy puszowali na E, ale uwaga, nie ma
obok nas żadnego pojazdu pancernego, więc jest to mniej więcej wyrok śmierci. Poza tym ten pociąg podjeżdża już na inny punkt, on nas cały czas widzi, on nas cały czas jest w stanie ostrzeliwać, także no karkołomne tutaj zadanie przedostać się na punkt E. Snajperzy są wszędzie, zarówno po naszej stronie, jak i po stronie przeciwnika. Chowam się po tych lejkach. No i tutaj akcja z samochodem trochę nieudana. Być może gdybym miał więcej pestek w magazynku, to jakoś tutaj mogłoby zostać pograne. Zresztą ten samochód wjechał niebezpiecznie w strefę polem walki i po prostu wybuchł sam z siebie, także nie uciekajcie poza pole walki, bo to się będzie liczyło jako dezercja i każdy żołnierz, każdy pojazd ma zamontowany taki ładunek zdetonowany zdalnie przez dowódcę. Jeżeli będziecie tam te 10 sekund poza polem walki, no to nie żyjecie. No i właśnie, strzelałem się z przeciwnikiem na tym otwartym terenie, na tym wzgórzu i na pewno bym go zabił, ale jakiś snajper postanowił mnie zdjąć. Dobre zachowanie z jego strony, niczego nie mogę się przyczepić. Respimy się, słuchajcie, na D, ponieważ tutaj jest główny push przeciwników. Także możemy sobie trochę pofragować. Już mamy pierwszego delikwenta do zabicia i nadjeżdża wrogi czołg. Także ja tutaj będę zmieniał pozycję. Staram się wejść w ten punkt między sterowiec, między ten rozwalony sterowiec, by nie być na otwartym terenie wtedy, kiedy jeździ po nim czołg. No to jest ważne, to jest znowu ta świadomość tego, co dzieje się dookoła was, ponieważ czołgi są niezwykle efektywne, jeżeli chodzi o zabijanie piechoty z daleka i tutaj jedyne zabicie kuszy z garłaczem w tej grze, także ona nie została jakoś specjalnie dobrze przetestowana przeze mnie, ale przyjechała ociecz w postaci wozu artyleryjskiego, który pewnie poradzi sobie z tym czołgiem przeciwnika i ten wóz również pakował się na otwarty teren i będzie aktualnie atakowany przez wrogą piechotę dosyć mocno. Nie wjeżdżajcie na otwarty teren za bardzo. Nie podjeżdżajcie pod żołnierzy przeciwnika wtedy, kiedy gracie na pojeździe, bo to jest praktycznie wyrok śmierci na was. Przeciwnicy, żołnierze z klasą szturmowca, jeżeli ten ogień będzie zmasowany, to nie będziecie w stanie się po prostu wybronić. Nie będziecie w stanie nigdzie uciec, ponieważ na otwartym terenie jesteście podani jak... Trudno mi znaleźć tutaj nawet porównanie, jak po prostu deser. Deser dla głodnych krwi szturmowców, głodnych zabić szturmowców. Tutaj bardzo niebezpieczna sprawa. Wokół mnie wroga piechota. Nie wiem, czy przeładowywać sobie broń, czy jednak grać na tym pistolecie. Staram się coś ugrać, ale rosyjski 1895 mnie niestety położył. Mecz się już kończy, także mam nadzieję, że wam się podobało, że mówiłem tutaj sensownie. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie dać łapy w górę, jeżeli nie, napiszcie, co takiego mógłbym zmienić, co takiego mógłbym wprowadzić. Także podsumowując, mapa Upadek Kolosa jest spoko, jest całkiem nowa, są już serwery, na których można grać tą mapkę 24 godziny na dobę. Ja jednak lubię pewną różnorodność, jeżeli chodzi o moje gry i staram się również dziarzyć na innych mapach. Także dzięki wam wielkie za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Huaa!